No i jestem w trzecim co do wielkości mieście Polski. Witam Was z Wrocławia, miasta Krasnali i stolicy Śląska. Szybka, przepyszna kawka w tym niesamowitym miejscu i ruszam dalej. Nie będzie to jedna z wielu mydlanych relacji z tego fantastycznego miasta. Pospacerujemy sobie po ciekawych miejscach o nietypowych porach, a sztandarowe atrakcje miasta jak zoo, ogrody japońskie i botaniczny możecie znaleźć na kanale. Pobyt krótki, a sporo musicie tu zobaczyć. Zapraszam. Rzućmy okiem jeszcze na niesamowity gmach dworca kolejowego. To tu kręcono 12 odcinek Stawki większej niż życie i tu w wypadku zginął znany aktor Zbigniew Cybulski. A oto i kolejna wizytówka Wrocławia, pomnik anonimowego przechodnia. Kilkanaście postaci z brązu, które schodzą i wychodzą spod chodnika po dwóch stronach jezdni. Krótki spacer i już można poczuć klimat miasta Krasnali. Dziś jest ich około 1000 i stale ich przybywa. W momencie montowania tego odcinka odsłaniana była kolekcja upamiętniająca determinację uczestników ostatnich wyborów parlamentarnych. A to już jedna z nowszych wizytówek Wrocławia. Nawa. Rzeźba Oskara Zięty na Wyspie Daliowej. Powstała w związku z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury. Jej oryginalna forma ma związek z ciągłym przeobrażaniem się miasta w myśl hasła Metamorfoza Kultury. Dobrym sposobem na maksymalne wykorzystanie czasu jest zwiedzanie Wrocławia wieczorem. Masz wówczas dzień na turystyczne atrakcje typu zoo, ogrody czy muzea, popołudnie na obiad czy kawę, a wieczór na odkrywanie niecodziennych uroków miasta. Polecam, zwłaszcza jeśli lubisz aktywny wypoczynek, a pobyt jest krótki. Najsłynniejszy wrocławski most tumski, zwany Mostem Zakochanych. Dziś kłódki pozostały tylko w otoczeniu mostu, zawieszane tu z braku miejsca na samym moście. Setki kłódek zawierających wyznania miłości oraz inicjały piętrzyły się po obu stronach jego metalowej konstrukcji. Ich ciężar był tak duży, że zagrażał konstrukcji samego mostu. W 2019 roku rozpoczęto renowację mostu i kłódki usunięto. Właściciele mogą je odebrać, a przez kolejnych 10 lat gwarancji nowych balustrad nowych kłódek zawieszać nie wolno. Grozi za to mandat. Ostrów Tumski we Wrocławiu. Ostrów Tumski to najstarsza część Wrocławia, którego historia sięga X stulecia. Za powstanie miasta odpowiadają Piastowie Śląscy, którzy na wyspie u ujścia rzeki Oławy do Odry zbudowali swój grunt. W XIV wieku wyspa przeszła we władanie kościoła i właśnie zabytki sakralne są najcenniejszymi obiektami tej części Starego Miasta. Ostrów Tumski warto zwiedzić wieczorem. Wraz z zapadnięciem zmroku pokazuje on swoje drugie magiczne oblicze. Być może to zasługa latarni gazowych, które wciąż zapalane są przez latarnika.
a może raczej ponad tysiącletniej historii, która wraz z legendami wydaje się wypełzać z każdego zakamarka tego klimatycznego miejsca. Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego warto zakończyć w ogrodzie botanicznym, do którego wejście znajduje się obok katedry. Zainteresowanych zwiedzaniem zapraszam na ten odcinek na kanale. Wrocław to nie tylko miasto mostów, ale także miejsce, które zachwyca każdego turystę. Niewiele osób wie jednak, jak klimatycznie wygląda to miasto już po zmierzchu. W centrum miasta jest mnóstwo miejsc, które po zmroku nabierają nadzwyczajnego uroku dzięki iluminacji. Nadodrzańskie bulwary to kompleks deptaków nad rzeką w samym centrum Wrocławia. Choć jest tutaj wiele miejsc do stacjonarnego wypoczynku, idealnie nadają się również na spacer. Jeśli spacer po lądzie dla Ciebie to za mało, z bulwarów możesz skoczyć na statek czy katamaran i wybrać się w rejs po Odrze. Rejsy po Odrze to doskonała okazja, by móc podziwiać zabudowę miasta z poziomu rzeki, z bliska przyjrzeć się mostom, ale też do świętowania z przyjaciółmi. Możesz też przykładowo popłynąć z centrum do wrocławskiego zoo lub obserwować, jak pięknie wygląda zachód słońca na Odrze. Możliwości jest sporo. Jest to jedna z atrakcji Wrocławia, która podoba się zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia – Hala Stulecia. Jej kopułowa konstrukcja żelbetowa ma sklepienie o średnicy 1,5 raza większej od kopuły rzymskiego Panteonu, a waży mniej niż połowę jego masy. W 2006 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno z 15 miejsc w Polsce. Zalicza się ją do najważniejszych dzieł w architekturze światowej XX wieku. Stanowi również jeden z symboli Wrocławia, jak wieża Eiffla w Paryżu czy Koloseum w Rzymie. Wkoło Hali Stulecia znajduje się wiele atrakcji. Jedną z nich jest sławna zabytkowa pergola, wybudowana w 1913 roku. Stąd też wchodzimy do słynnego ogrodu japońskiego, który możecie zobaczyć w osobnym odcinku. Wkoło Hali Stulecia znajduje się wiele atrakcji. Jedną z nich jest sławna zabytkowa pergola, wybudowana w 1913 roku. Porośnięta zielonymi roślinami, otacza jedną z największych w Europie fontannę multimedialną, na której co 30 minut odbywa się krótki, kilkuminutowy pokaz. Jeśli jesteś we Wrocławiu do wieczora, koniecznie wpadnij na jeden z tych pokazów. Zwykle w późniejszych godzinach trwają one dłużej. Zaletą tego miejsca jest to, że nic nie musisz płacić za wstęp. A oto i ona. Wrocławska fontanna w pergoli. 300 dysz wodnych, 3 dysze ogniowe i 800 punktów świetlnych oraz powierzchnia około 1 hektara. Największa fontanna multimedialna w Polsce. Ciekawa architektura, dużo zieleni, ławeczki czy trawa przyciągają zarówno wrocławian, jak i turystów. Wrocław szczyci się jedną z piękniejszych starówek w Polsce, ale ja Wam odpuszczę, bo to bardzo popularny na YouTubie temat.
Jednak jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda miasto z góry, to wejdę na wieżę gotyckiej bazyliki Świętej Elżbiety. Wspaniały widok z tarasu ulokowanego na 75 metrach wysokości rekompensuje pokonanie ponad 300 schodów. Sami przyznajcie, czy nie warto było się tu wspinać? Może pogoda nie za specjalna, ale widoki super. Koneserzy zabytków sakralnych we Wrocławiu z całą pewnością nudzić się nie będą. Dziesiątki historycznych świątyń wypełnionych bogactwem sztuki to nie tylko świadectwo kunsztu dawnych mistrzów, ale też i znamienitej historii tego miasta. Będąc tutaj, warto zajrzeć choć do kilku i poczuć ich niesamowity klimat. Na koniec jeszcze kilka spotkanych krasnali i pora kończyć ten krótki wypad. Wrocław żegna pięknym zachodem słońca. Jeszcze widok na miasto z samolotu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.